planowania inwestycji jeszcze, nie zaopiniowała. A w związku z tym, że panowie są przedstawione i jeżeli ja muszę szybko dzisiaj zadecydować. Może się uda. Zobaczmy, poczekamy, aż Janusz Ruszko przyjdzie, zadecydujemy. Jeżeli nic, się podejmiemy uchwałę, to na następnej sesji. Dlatego oddaję głos panom, a później będziemy przedstawiać porządek obrad. Dzień dobry, witam. Nazywam się Marcin Hotniosz, jestem przedstawicielem inwestora. Ja mam na początek mimo inwestycji dwa słowa o inwestorze, bo inwestycja wygląda tak nieraz jak jest inwestor. W związku z tym ja reprezentuję firmę, która należy do grupy Buma, która w Krakowie zbudowała 100 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni biurowej, czyli jakby nie było na dziś dzień budynka, który my wybudowaliśmy z komercjowej zaliczymy około 10 tysięcy ludzi Krakowia, czy też ludzi, którzy tutaj do Krakowa przyjechali i mieszkają. Pozwolę sobie zostawić taki katalog do przedmiotu informacyjny o grupie Buma. Jak już o dwóch inwestycjach, które obecnie realizujemy w troszeczkę innej części Krakowa. W ulicy Grupie no, jest szereg przyjemności dużych realizacji, nie mieliśmy, to jest nasza pierwsza realizacja. Jestem tutaj wspólnie z panem Piotrem Zerniem, który został wybrany jako architekt naszej inwestycji. No jest to na razie na samym początku, bo to jest etap pozyskiwania warunków zabudowych. Niemniej jednak zostały tylko opracowane pewne schematy, które okazują tą inwestycję. Jest to inwestycja na rogu Alei Pokoju i Rogozińskiego, jest tak zwany dawny budynek. Jest to dawny budynek grupu nieruchomych tam na piło konsorcjum ze stolicy. No my chcieliśmy się tego tematu odpuścić. Odpuściliśmy ten temat, no niestety można być przez pośrednika. No i przymierzamy się, żeby tam wybudować obiekt, budynek biurowy. Może o charakterystyce tego obiektu, to już pan architekt powie coś więcej. Jakie on będzie miał parametry, ile tam będzie powierzchni. Krótko, jesteśmy na etapie ustalenia decyzji o warunkach zabudowy, czyli jak gdyby projekt w takim sensie fizycznym jeszcze kompletnie nie istnieje. Wystąpiliśmy, złożyliśmy materiał do wydziału architektury, który dotyczy tej dużej precyzyjnie realizowanej nieruchomości. W tym obrębie są uzyskane dwie duże decyzje o warunkach zabudowy, jedna na pewnym terenie tak zwanego Polska PC, druga na terenie AWF-u o jakichś tam parametrach wysokościowych. Będziemy występować o podobne gabaryty, czy wystąpiliśmy o podobne gabaryty. Ten obiekt będzie tutaj obiektem narożnym przy ulicy Alei Pokoju i przy ulicy Rogozińskiego. Ten układ komunikacyjny w tej chwili poprzez inwestycje, którą prowadzi Zarząd Infrastruktury Komunalnej Transportu, jest przebudowywany i przerabiany. Nasza inwestycja ma być obsłużona przez dwa istniejące wjazdy z ulicy Rogozińskiego. Te istniejące wjazdy na teren dawnego ruchu, one są rozkalibrowywane według projektu, który już zatwierdził i przyjął do realizacji ZIKI. Oczywiście tutaj inwestor jest współfinansującym część tej inwestycji, bo tak ta struktura wygląda. Obiekt, który planujemy wznieść, to jest budynek biurowo-usługowy, czy to jest budynek, który na parterze będzie miał jakieś funkcje usługowe. Na powyżej terenu będzie miał miejsca pracy dla różnych firm jeszcze nieznanych. Jest to budynek, który będzie miał około 13-14 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni użytkowej biur i usług, dwie kondygnacje garażu podziemnego. Realizacja tego garażu jest oparta o system ścian szczelinowych w ten sposób, żeby nie naruszać, broń Boże, w żadnym stopniu stosunków wodnych naokoło terenu. Chcemy zachować jak najwięcej istniejącej zieleni, szczególnie w terenie działki, tutaj po południowej części działki, tutaj jest taki też
dość ładny platan, którego też staramy się zachować. Obiekt będzie miał około 36 metrów wysokości, tak jak obiekty planowane na tym terenie i na tym terenie, które uzyskały te parametry w trybie postępowania o decyzję odwołaną zarządu. Jeśli chodzi o charakter tego budynku, no to szczegóły dalsze decyzje nastąpią po uzyskaniu oczywiście warunków z Wydziału Architektury, wtedy się okaże, jaki ten obiekt tak naprawdę może być wielkościowo i gabarytowo. No to jest mniej więcej tyle. Jesteśmy na samym wstępie projektowania. Dziękuję. Maciek. Mam pytanie do projektanta, inwestora. Czy budynek będzie zamiennikiem tego istniejącego, czy on będzie większy? Bo tam działka jest bardzo duża. On będzie trochę większy. Tutaj widać na mapie. Trochę. Ja wiem, dokładnie tam trochę ze zdjęcia i działka tu jest wielkości od basenu aż po drogę. Tak, budynek oczywiście planowany, budynek jest. Natomiast jak on gabarytowo będzie, to określi decyzja o warunkach zabudowy. To, co tutaj widać na przykład na tych panoramach, to co występujemy, to jest obiekt, który praktycznie jest z panoramą miasta niewidoczny, w sensie wysokościowym. I tak tutaj ta duża działka Polska Presse, była przedmiotem bardzo szczegółowej, analizy i nawet biuro to wzięte pod obrady Miejskiej Architektury. I tam wydano parametry wysokościowe, oczywiście, które kategorycznie zabroniły branie pod uwagę wysokości tego błękitka, prawda? No bo tam ktoś w pewnym momencie chciał budować podobne wysokości budynku. Jest taka uśredniona wysokość tam przyjęta na wysokości najwyższej aktyki obiektu 36 metrów. Dla obydwu decyzji wydanych w bezpośrednim sensie. Czyli ja rozumiem, ten budynek biurowy, który obecnie stoi, został wydłużony? Tak. No on jest strukturalnie z takich śladem takiej epoki, no domówki. Znaczy, czy tam domówki, może nie, może gierek, ale on jak no, w tej chwili, jeśli chodzi o substancje, no to jeśli chodzi o współczesne takie traktowanie biur, no nie stanowi. On ma 6 kondygnacji na dzisiaj. Tak. Plus ta kondygnacja techniczna, tam jest taki duży maszt na nim, na górze, prawda, taki... Tak, to ta reklama. Tak. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie będzie tego wiedzy, że będzie dużo wyższe od tego obecnego budynku, tak? Będzie wyższy będzie w metrach, to nie jestem w stanie odpowiedzieć w tej chwili, a on będzie miał rzędu 8 kondygnacji biurowych powyżej poziomu terenu. Znaczy to jest tylko to, że to jest proszę nas zrozumieć, to jest na razie życzenie, prawda? No bo dopiero w oparciu o decyzję administracyjną my jesteśmy w stanie cokolwiek zaprojektować. Jedno zostało zrobione, zostały bardzo precyzyjnie określone warunki, jeśli chodzi o ochronę środowiska, bo to jest inwestycja, która podlega decyzji środowiskowej. Czyli myśmy już przeszli taką procedurę w Wydziale Kształtowania Środowiska, jeśli chodzi o ochronę przed hałasem, ochronę zieleni, wytyczne dotyczące wymaganego poziomu tej tak zwanej powierzchni biologicznie czynnej, to w jakiś tam sposób jest już określone. Ale oczywiście to dopiero po i plus decyzja planistyczna dopiero nam pozwoli jakoś rysować ten obiekt w kształcie. Chciałam zapytać jeszcze o sprawę, bo tam jest przewidziany taki podziemny budynkowy, tak? Poziomowy. Dwupoziomowy, tak. Ale potem się biurowy, czyli budynek biurowy, tak? Tak. Ale jakieś tam pewnie będą goście przyjeżdżać i tak dalej, czy ta ilość miejsc parkingowych
Włączy się do budynku, będzie nic wokół? Nie. Wokół jest przewidziane 20 kilku miejsc w terenie, a około 190 miejsc w poziomie minus 1 i minus 2. Więc to jest dokładne wypełnienie zaleceń zawartych w studium zagospodarowania dla tego obszaru, bo w studium jest zapis taki, że dla tych terenów dobrze dostępnych z komunikacji publicznej jest pewne ograniczenie. To w Krakowie jeszcze dalej mamy taką politykę, którą pan profesor chyba Rudnicki, że zapoczątkował, że w sumie nie można zaprojektować o wiele więcej miejsc postojowych niż nakazuje studium. Dlatego, że tutaj, jeżeli robimy ściany szczelinowe, to można by na przykład zrobić trzeci poziom garażu, ale tutaj z takiego obliczenia, które w tej tabeli studium jest zawarte, jest 200, chyba 4 miejsca postojowe wypadają dla budynków, które żeśmy założyli tej wielkości rzędu 14-500 metrów, jeśli chodzi o powierzchnię użytkową. Także to jest coś, co myśmy w tej chwili jak gdyby przedłożyli, przygotowali, no i czekamy w tej chwili na decyzję dalsze. No bo jest to chyba dość ważne, bo tutaj jednak jest ciasno wszędzie, dookoła jeszcze będą rozwiązania. Natomiast jest to inwestycja typowo komercyjna, czyli jeżeli najemca nie dostanie satysfakcjonującej go liczby miejsc parkingowych, to nie wynajmie tylko tu ze względu na tą atrakcyjną lokalizację chcemy stalować do najemców takiej dosyć wysokiej półki, w związku z tym nie na to, że to nie będzie na zasadzie, że to są jakieś biura, gdzie przychodzą klienci i są tam jakieś biura obsługi, tylko to są takie typowo zamknięte firmy, jakieś tam różne siedziby i tak dalej, gdzie no, nie ma tam przestrzeni, gdzie to jest tak. Tak? Już wydaje mi się. Muszę to zobaczyć, muszę trafić.